witam serdecznie. Jesteśmy tutaj, mamy loterykę. No, ale dzisiaj, jak przed samą końcówką, prawda? Będziemy coś ubijać, prawda? No, kogo teraz będziemy typować na kabanosy? No, zobaczymy, czy możemy sobie coś tutaj poświęcić. No. O, ja chyba w tym miesiącu jeszcze nie ubijałem, więc będziemy sobie to robić zgrabnym ruchem. O, prawda, do zerówki lecimy. Oczywiście nie kwaterujemy nigdzie ani nic, tylko... O, i do widzenia będzie. Tak, pa, pa. I już jest po nim. No dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. I tak, mieszanka, Jezu! Jak ja nie lubię, jak mi takie paści, kurcze, latają. Mogliby, kurcze, te złote runka puszczać, albo może rogi obfitości, o, a nie, mieszanka lata. O, na tak a propos, no tam... Trochę mnie nie było, to nie wiem, co tam jest u mnie w ufo rzucone. Mam nadzieję, że coś fajnego. No, muszę sprawdzić, bo jeszcze prawdę mówiąc nie sprawdzałem. Mówię, 30 to trzeba poubijać co nieco koniki i na kabanosy. O Jezu, moje... Człowiek się przyzwyczaja już do tych koników, co niektórych. No tyle się obrabiało, tyle się ich obrabiało. O, zrobić im egzekucję jakąś, no. No, z tym ubijaniem trochę tak niefajnie, no. Uczymy dzieci czego? Morderstwa? No, ale no. Nie patrzy się w rejestr. Tylko trzeba to zrobić, tak? No. I na kabanosy, na kabanoski, tak jest. I leci jeden, następny słoneczko poszło. O, Gaja i Uranus. Widzę, że to stare jakieś koniki, naprawdę stare. Pierwszy właściciel. Tak, niebite. Tylko zużyte. Bardzo. Jak to się mówi? Przebieg już mają. Odpowiedni. Ej, lecimy sobie. Widzicie, no tak się ubija koniki, tak? Ej, za daleko lecę. Wiecie, no... Trzeba było wrócić troszkę tutaj do gierki, bo by się człowiek zanudził, nie? Aczkolwiek już mam na oku inną i sobie najprawdopodobniej w nią będę grał i zobaczę, jak to mi poleci. No, też jakaś przeglądarkowa. One są niby wszystkie są za darmo, prawda? Ale te mikropłatności jednak trzeba płacić. Lepszy status mieć w grze, tak? O, osiołek. On dawno osiołka nie miał, takiego staruszka. No, pasja. Pasjami cię będę tutaj... No. A coś tych staruszków już mi się wyprzedało, chyba. O, no, sprzedawałem za gotówkę, no to tak jest, no coraz mniej. A ponieważ już nie bardzo... Chce mi się po prostu stukać te koniki, no to wcale mi się nie dziwię, że ich jest już tak malutko. No, ale to na parę jeszcze odcinków wystarczy, nie? O, jaki zakup automatyczny był. Zakup automatyczny, co ja kupowałem, tak? Już nawet nie pamiętam, co z nimi robiłem. No, dobra. I na kabanosy lecimy. Lecimy na Szczecin. Tak. Tutaj jest. A jeszcze chyba jeden, tak. Jeszcze jeden. I będzie po tokach.
Ponieważ tam brałem udział w tych loterii, pokażę wam, co ja w ogóle wygrałem w tej loterii. Sam jestem ciekaw. Nie? No, 10 poszło, dobra, jest 10. Jak widzicie, ja kupuję po 5 kuponów tutaj wygranych. Od ludzi mam też 5. Nie kupuję nic za kuponem, bo nie kupuję. Aczkolwiek przydałoby się, tak jak wam pokazywałem, kupić sobie tego VIP-a, prawda? W jaki sposób, jak to się kupuje, to już też wam pokazywałem. Zobaczmy, jakie nagrody tutaj za te koniczynki, tak? Co mogę sobie kupić. No fajnie, że złote runa są, będą dostępne. No nie liczę, że zdobędę 1000 koniczynek. Na pewno coś braknie, bo to jest normalne w tej grze. Ale no, trudno. A zobaczmy, coś tutaj. O, tutaj mam, od kogo dostałem, prawda? Tak jest. Fajnie, dziękuję wam. Na pewno ode mnie też macie zwrotne. Z tego co pamiętam, to wszystkim oddaję. Także, a i tutaj mamy nagrody. Jakie sobie dostaliśmy, co? Tysiące ki. Poidło, widzę. No, pięknie. No, tak. No i tutaj następny. Co tutaj dostaliśmy? O, zestaw harmonii. No, to już się opłacało. Lubię loterię z tego względu, że kiedyś wygrałem Merkurego. Też byłem zdziwiony, jak go wygrałem. No, mam tylko jego, tego Merkurego mam tylko właśnie z tej wygranej. Już później jakoś nie zdobyłem tego Merkurego w normalnej chyba promocji. Ale to stare dzieje. Sorki. Zwilżyć trzeba czasem. O, drugi zestaw harmonii. A widzicie, no to jadę na zestawach harmonii, nie? No i tyle. Także widzicie moje nagrody i losy. Także dziękuję wszystkim, którzy mi wysłali losy. Ja też teraz zobaczcie sobie, powysyłam wszystkim po prostu jak leci. Jest 33 osoby, także widzicie, macie. O, trochę się nastuka. Jezu, co kurczę, co oni to robią, żeby tyle czekać? To powinno być ciach, 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 ciach. A to kurczę, leci, 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 długie, jak nie wiem. Kręci się to jak flaki z olejem, kurczę, normalnie. Człowiek nie ma czasu, a tutaj zżera mu, kurczę, ten, bo oni sobie taki algorytm, kurczę, walni. I kurczę, i człowiek traci czas po prostu tylko na miacze czy coś w tym rodzaju. Ja nie wiem, co to, na czym to polega, ale w każdym razie nie powinno być to, nie powinna ta gra tak ciężko chodzić. No niestety, no ciężko chodzi i przez to ludzie mają kłopoty, bo nie tylko ja mam, bo ze znajomymi też gadałem, to też mają po prostu podobne kłopoty. Także to troszkę się naklikam, bo to 20 jeszcze mam. No, jak widzicie, ja daję więcej. Już jaki gracz? No, anuluj. A, jakiś błąd znowu wyskoczył. No to jak zwykle, kurczę. Co? Nie mogę? No co jest? O kurde. No sorry. Nie mogę więcej biletów rozdać. Co jest grane? No widzicie, no. A takie. No nic. Paru osobom rozdałem. No to, jak widzicie, na władzę nie poradzę. Dobra, no to zobaczmy. No zobaczmy, co tutaj. Jak widzicie, jestem dalej na tej planszy, tylko że zdobyłem już ten puchar i zdobyłem już tą nagrodę niby obu.
Przy czym jestem nadal na tej pierwszej planszy, a już tyle dni minęło, a ja z tej planszy nie mogę wyjść. No i widzicie, tutaj jakaś złota skrzynia, nie wiem czy też się da, tutaj jest minusowa znowu. I to tak wiecie, z tego punktu tutaj to ja wychodziłem chyba nie wiem, z 2 dni. Tutaj widzicie, jeden, dwa i to cały czas cofa was do tego miejsca, nie? I mało tego, tutaj gdzieś przeszedłem dalej i znowu mnie cofało i tak dalej. 2 dni wychodziłem z tego punktu, także życzę wam powodzenia, jak będziecie mieli takie zakwasy jak tutaj, także a no z dobrych rzeczy to dali 200 kuponów, nie? No także będzie się działo, tak? Będziemy coś tutaj kombinować. Tutaj, jeżeli chodzi o te punkty tutaj, to jest też takie. No, ogólnie tą nową promocję oceniam na 2, no, na 2. Z tego względu, że po prostu, no, nie jest to dobra promocja. No, jeszcze ma chujka, także. No tak, no trzeba by porozmawiać z niektórymi po prostu, jak to ma się do polskiego języka, prawda? No dobrze, no to trzymajcie się. No dzisiaj taki odcineczek po prostu z aktualnościami. Proszę o lajki, proszę o suby. No i do następnego spotkania.